Namaste. Jak nastroje dzisiaj? Dobrze? Wow. A? Co jeszcze? Super. Trochę więcej niż? Niż troje, nastroje. Zaczęło wczoraj trochę do nas docierać, przypominać? Coś dzwonić zaczęło w nas? I mówić w środku, aha, no tak. Jeszcze nie wiem jak. W ogóle nie wiem jak tak naprawdę, ale tak. Ale chociaż nie wiem jak. Macie tak trochę? Nie da się tego złożyć, tak spakować, a jednak w środku jakoś jest to rozpoznawane w przyjemny też sposób. Natomiast mamy czas, jeszcze dziś, jeszcze trochę. Jeśli są jakieś rzeczy, którymi byście chcieli się podzielić, przyjrzeć się, to zapraszam. Chciałam podziękować właśnie za przypomnienie. Bo ostatnio wpadłam w taki strasznie przytłaczający czas i zapomniałam po prostu, że ja nic nie muszę. I wpadłam w taki kołowrotek presji i oczekiwań. I to mi strasznie utrudniało w ogóle funkcjonowanie. I wczoraj na pierwszym satsangu chciałam też podziękować wszystkim, którzy wyszli, bo odpowiedzieli na wszystkie moje pytania, które miałam. I na drugim satsangu, jak powiedziałaś o tym, że... że nie ma dokąd pójść. I do kogo narzekać nawet. I to mi tak po prostu... Przypomniałam sobie właśnie, że przecież nie ma dokąd pójść. Ale to jest ciekawe, nie? My tutaj mówimy takie zdania, no nie ma dokąd pójść. I generalnie to zdanie jest odbierane przecież jako negatywne. Kurczę, no coś widocznie poszło nie tak. A my tutaj odwrotnie. Nie ma dokąd pójść, hura! Inaczej trochę, co? Jakby w ogóle innymi drzwiami. I też sobie tak ostatnio ubzdurałam, że jak wyjadę do tropików, to będę tam szczęśliwa. A będę mogła całymi dniami jeść owoce i będzie świeciło słońce. Jest właśnie teraz takie śmieszne. I jak wrócę do domu, to mój mąż się bardzo ucieszy. Bo nie będziesz mu już o tych tropikach mówiła nie. Cały czas. No i dzisiaj rano, jak tutaj przyszłam, to jeszcze sobie tak pomyślałam, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale narzekałam ci kiedyś chyba to w Warszawie, jak było, że nie mogę jechać na żaden satsang, na żadne odosobnienie. A ty już jesteś na którym? Nie, tak jeszcze ta ostatnia nadzieja na to dojo, ale jadę z dziećmi i z moją rodziną na Dmorze w tym czasie, już miałam zabukowane i tak przez tyle, od czerwca, przez tyle czasu nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja nie mogę jechać na żadne odosobnienie jeszcze raz. No i dzisiaj rano przy śniadaniu z dziewczynami rozmawiałam i dzisiaj tutaj sobie siedzę w ciszy, no i w końcu zrozumiałam, dlaczego nie jadę do dojo. Przyszło takie właśnie zrozumienie i się strasznie wzruszyłam, że ja właśnie tak próbuję gdzieś dojść, a ja jestem po prostu wystarczająco tam, gdzie jestem i ja po prostu spędzę ten czas z moimi dziećmi. Ja po prostu będę i to będzie
cudowne i wspaniałe. Ja nie muszę po prostu zdobywać kolejnych punktów na odosobnieniach Unity, piątek w dzienniku i byłaś, a tu byłaś, czy jeszcze cię, a tu cię nie było, nie, to ci nie zaliczam teraz. I że to takie po prostu, o Jezu, jakie to było po prostu uwalniające. Natomiast jedno mam takie jeszcze właśnie pytanie, nie wiem co to jest, że z jednej strony przecież wszystko już się wydarzyło, a z drugiej strony pojawia mi się takie coś, że dlaczego zapominam? I trochę się pojawia taka jednak pretensja, że jestem leniwa i na co dzień tego nie potrafię pilnować tak jakby się, tak? Że zapętlam się w to, ale z drugiej strony mam już odpowiedź, że wszystko się wydarzyło. Jasne, to bardzo ważna rzecz, o której teraz mówisz i myślę, że wszyscy na tym skorzystamy. Pierwsza rzecz. Naprawdę nie oczekujcie, proszę, że w związku z tym, że pojawiamy się na satsangu albo w związku z tym, że poznajemy samego siebie głębiej, to od jutra albo od teraz nasze życie nagle po prostu będzie wyglądało zupełnie inaczej i wyzwania nie będą pojawiały się, bo będą pojawiały się tak samo, jak się pojawiały do tej pory, identycznie codziennie. 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 Więc trzeba zauważyć tą subtelną myśl i tą subtelną nadzieję, że tego jednak ma nie być. To jest tak, że dlatego jesteśmy tutaj i uczymy się to rozpoznawać i uczymy się, zobaczcie co się dzieje tutaj z nami, jak rozmawiamy, tak? Jak ktoś się tutaj na przykład dzieli, to dzieli się jednocześnie z poziomu emocji, jednocześnie z poziomu świadomości, z poziomu głębi i ty siedzisz tutaj i sama wytrzymujesz te wszystkie swoje emocje, wytrzymujesz te trudności, już przechodzisz te wszystkie drogi i widzisz, że dajesz radę. Widzisz, że dajesz radę i widzisz, że jest i to, że jest i emocjonalna reakcja, jest i ciało, jest cielesna reakcja i jest świadomość i jest coś, co po prostu to wszystko znosi. Więc my tutaj na takich spotkaniach mamy taką żywą praktykę i żywy dowód, że dajemy radę. To nie jest na jutro, to nie jest na do przodu, bo czegoś takiego nie ma. Tak, to podejście, które stosujecie tu, to jak się tutaj czujecie, to w jaki sposób aplikujecie te słowa i sprawdzacie je, nie jest do zrobienia, to nie jest egzamin, który zdaję i potem już wiem, ale nic nie muszę robić. Nie, ja muszę to, jeśli trzeba, robić cały czas. Więc uczymy się tego, dlatego mówię o takiej przytomności naszej, że bądźcie na tyle przytomni, żeby zobaczyć, jak my to wytrzymujemy teraz. I jakie to jest proste teraz i dlaczego, co takiego się dzieje. I to przenosimy na całe swoje doświadczenie. I praktykujemy to cały czas, dopóki to się już po prostu nie ukonstytuuje samo. Pytasz, dlaczego jest zapominanie? Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie i nie wiem, czy odpowiedź na to pytanie jest nam potrzebna. Po prostu tak się dzieje wszystkim, tak się dzieje. I sama już wiesz, zobaczyłeś, że jakby pretensje tutaj nic nie dadzą, tylko pogarszają sprawę. W związku z tym możemy tylko tak naprawdę zaaplikować ten satsang. I praktykować go w żywy sposób za każdym razem. Świetnie, że zobaczyłaś, że nawet umysł robi sobie takie subtelne wycieczki, że właśnie teraz to tylko na odosobnienie mogę jechać. I jak nie jadę na odosobnienie, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja miałam identyczną sytuację jak ty, jak byłam w Indiach. Pojechałam do Tiruvannamalai i znalazłam się właśnie w przestrzeni satsangu na chwilę. I po prostu ten satsang mnie kompletnie rozłożył na łopatki, a miałam zaplanowaną 3 dni później podróż na Sri Lankę z dziećmi i z mężem. I ja po prostu siedziałam sobie tam i myślałam, po co ja tam jadę? Ja nie chcę w ogóle tam jechać. Zupełnie nie chcę tam jechać. Ja chcę zostać w Tiru i w ogóle nie chcę już wracać nigdy do Polski. Ja tam zostaję, koniec. Więc było takie poczucie obydwu tych ruchów. Z jednej strony ruch do prawdy, do poznawania głębi siebie, a z drugiej strony okoliczności dzieci. Więc weszłam na satsang z 2 dzieci na kolanach. One biegały, krzyczały, w ogóle robiły swoje, a ja po prostu
nie słyszałam nic, tylko słyszałam satsang. Ale jednak miałam dzieci, to czy świadomość się pomyliła, że je dała? Się zastanawiam, czy się pomyliła wtedy. No ja myślałam, że się pomyliła, no bo byłoby o wiele lepiej, gdybym w tamtej sytuacji mogła po prostu zostać i koniec. A ja miałam jechać 2 dni później na Sri Lankę i miałam niesamowity niepokój umysłu. To był taki bardzo mocny niepokój umysłu dla mnie. Właśnie ta rozterka, czy ja mam jechać z dziećmi na wakacje. W ogóle wakacje? A po co mi są wakacje? Przecież ja nie potrzebuję żadnych wakacji. Żadnych wakacji mi nie trzeba. Ja tylko to. Tylko to dla mnie. A życie chciało, żebym spędziła czas na wakacje z dziećmi. A mój mąż na to, to ty już teraz będziesz na wszystkie satsangi jeździć? Okay. No tak. Okay. Ale wiesz co, usiadłam tego dnia na tym satsangu dłużej niż zwykle. I przyszedł do mnie taki spokój, jakiego wcześniej nigdy w życiu nie zaznałam. Nigdy. Taki spokój, o którym też częściowo dzisiaj powiedziałaś, który mi powiedział, że to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy ja jestem w aśramie, czy jestem na Sri Lance z dziećmi, czy jestem gdziekolwiek. To nie ma znaczenia. Więc musimy wyłapywać takie subtelne rozróżnienia, które czyni nasz umysł, że no jednak powinnaś była tam być. Ale zauważ, że w każdej sytuacji się znajdziesz, to umysł zacznie pracować przeciwko temu, gdzie jesteś. To niezależnie. Więc naszym zadaniem jest po prostu wyłapywać te sytuacje i nie być niewolnikiem tych myśli. Więc tu się bardzo dużo wydarzyło dzisiaj pod tym względem. I też, wiesz, jakby nadal nie zróbmy teraz z tego takiej teorii jechać, nie jechać, robić tak albo tak. To będzie się cały czas życie zmienić. Się zaopiekuje. Się opiekuje. My wyłapujmy po prostu te momenty protestu, niezgody i projekcji tak naprawdę, że my wiemy, jak jest dobrze dla nas. Co to jest za nasza własna pycha, że ja wiem, że jest dla mnie dobrze jechać na odosobnienie akurat w tym terminie i koniec i kropka. Ja wiem przecież. No ale co ja mogę wiedzieć? Ja mogę chcieć, ale życie albo to da, albo nie da tego. A czasem dostajemy coś, nawet nie prosząc, dostajemy tak piękne dary. Więc po prostu otwierajmy się na to tylko. Jeszcze jakieś pytanie drugie miałaś, ale chyba zapomniałam, nie? Nie, bo to generalnie właśnie łączy się z tym, że wszystko się już wydarzyło, nie? Że jakby nie ma co... A, o tym jeszcze mówiłaś, tak, że wszystko się wydarzyło, ale jednocześnie żyjemy w tych ciałach i mamy do przeżywania życie, tak? I tam w tym życiu podejmujemy jakieś decyzje i wykonujemy jakieś kroki. Jak usiądziemy w medytacji, czy jak teraz popatrzycie z tej szerokiej perspektywy, to te nasze ciała już się uwarunkowały, w tym sensie one się już wydarzyły jakoś. I echo tych uwarunkowań już się wydarza, już leci to echo. My jedynie co możemy zrobić, to możemy rozpoznać, co tego echa słucha, skąd to wszystko płynie. I nie wziąć siebie za to ciało, bo to jest nasze doświadczenie po prostu. To jest nasze doświadczenie. I wszystko, co tam jeszcze się wydarzy z przodu, nie brać takiej odpowiedzialności surowej za te fragmenty. Wracać do siebie, umacniać się w tej sile widzenia, że naprawdę już jesteś tam, że nie masz do pokonania żadnej drogi. Że droga jest zawsze dla kogoś, kto czegoś chce, czyli jest gdzieś tam, wkrada się oddzielenie, wkrada się ta energia, która mówi, że ja wiem lepiej, albo ja wiem w ogóle cokolwiek. Więc jak schodzimy z drogi temu życiu, ono się też wydarza, też płynie i na pewno naszej rodzinie i okolicznościom wokół jest lżej, kiedy schodzimy z tej drogi. I też rozumiem niepokoje, wiesz, w jakimś sensie też twojego męża,
też ma prawo je mieć, tak samo jak każdy z nas ma prawo mieć. One się naturalnie pojawiają i będą się rozpadać. Dziękuję. Dziękuję. Bo wiecie, no jak taki, lecimy z takim tekstem, mocnym tekstem. Ja teraz to tylko prawda, prawda, prawda. Tylko prawda dla mnie, tylko prawda. I to jest takie mocne. No ta druga strona, która tego słucha, no na pewno odczuwa niepokój. Co to znaczy w ogóle? I to jest, ta energia jest dosyć mocna, prawda? Więc jest subtelnie zabarwiona energią umysłu jednak. Jak dochodzimy do tej prawdziwej prawdy, akceptacji, przyjmowania, to ona nie jest taka seriozna. Chociaż bywa, oczywiście. Chciałam podziękować, że tak dużo jest nas tutaj i że tu dużo osób pierwszy raz. To takie dla mnie poruszające jest. I chciałam się podzielić takimi swoimi przemyśleniami, właśnie doświadczeniami. Wydawało mi się, że rozumiem, co to jest cisza. Ale dopiero to słowo przytomność i cisza dało mi taki jakby szerszą perspektywę. I pomaga mi to bardzo. Czyli do ciszy dodałaś przytomność, tak? Tak, bo wydawało mi się cisza, no co pod tym, jakoś to poczułam, tą ciszę i to używasz to słowo w przytomności takiej, to właśnie. I też dla mnie takie kluczowe jest takie zatrzymanie się w tej ciszy. I to mi daje takie, taką, trudno to dopowiedzieć, dookreślić. Jasne. No, przeszkadzaje jest dużo, ale ciągle wracam. I to jest właśnie dla mnie takie istotne. Jeśli ciszę weźmiemy jako obiekt, jeśli ciszę weźmiemy jako cichą ciszę, to ta cicha cisza będzie przeciwna dźwiękom, przeszkadzajkom, jakimś różnym doświadczeniom. Natomiast jak łączysz to ze słowem przytomność, to widzisz, że to nie o to chodzi, że to nie jest cicha cisza. Tak. Tylko to jest przestrzeń dla wszystkiego. Tak. Dla ciszy, bez dźwięków i dla dźwięków, dla wszystkiego. Wszystko się mieści. Mm-hmm. To jest dla mnie takie, można powiedzieć, uwalniające doświadczenie, takie przeżycie, które dużo, dużo wniosło. Tak, bo jednocześnie nie musimy się przed niczym wzbraniać, co jest istotne. Nie musimy się wzbraniać przed dźwiękiem. Tak, on jest. Nie przeszkadza. Nic nie zmienia. Tak samo nasze ciało, nasze życie jest. Te ciała, wszystkie te ciała. Czy zauważyliście, że one już są takie? Zauważyliście? Zauważyliście, że twoje ciało już jest takie. Więc czy to nie jest chory koncept, który kłóci się z tym, co już jest? Jakby zatrzymajmy się tutaj na moment, dobrze? W jakimkolwiek, ktokolwiek z was jest w tym momencie życia. Cokolwiek to jest, czegokolwiek doświadczacie, czy to jest coś trudnego, bardzo trudnego, czy jest to coś zwyczajnego. To już jest takie i się właśnie teraz dzieje, cały czas. To jest żywy moment dziania się tego. I na to nakłada się taki nawykowy, dosłownie nawykowy, umysłowy ruch, niezbadany przez nas, nieprześwietlany przez nas. Nie no, musisz coś z tym zrobić, no musisz coś z tym zrobić, musisz to naprawić, musisz gdzieś dojść. Tak być nie może. To nie jest dobre, to jest za głośne, to jest za chude, to jest za grube, to jest za stare, to jest za młode, to nie wygląda tak, jakbym chciała. Jeszcze tego nie mam i tego jeszcze nie mam. No wierzę, że każdy z nas miewa takie w swojej głowie
myśli. Na to, co już jest. Na to, co się już uwarunkowało w mocny sposób. U każdego. I do kogo tutaj możemy znaleźć pretensje na tą sytuację? Jeśli tak, to tylko do całego wszechświata, bo cały wszechświat się na to składał. Miliony lat. I to już leci. Czy wiecie, jaka jest wasza następna myśl? Wiecie to? Przewidźcie swoją następną myśl, następną reakcję. Nie wiemy tego do końca. Więc to już leci. To mam na myśli, mówiąc, że to już leci, to już się wydarza albo już się wydarzyło, no bo już się uwarunkowało w dużym stopniu. Więc my, będąc w tym całym okół cyklonu, cały czas, będąc, uczestnicząc w życiu, żyjąc, mając ciało, mając dzieci, rodziny, pracę, doświadczenia, nie będąc w jaskiniach, tylko będąc w środku po prostu Krakowa w tej chwili, rozpoznajemy i szukamy, skąd to się wszystko dzieje, kto tego doświadcza, czym tak naprawdę jestem, kim jestem. I to nie wyłącza nagle naszego ciała, nie, serce nie przestaje natychmiast bić, krew nie przestaje krążyć, wszechświat cały czas działa. A my jednocześnie, odczuwając ten ruch, doświadczając cały czas ruchu, doświadczając cały czas tych zmian żywych, gdzieś wewnętrznie po prostu otwieramy się i szukamy, jak to w ogóle jest, że ja czuję, że ja doświadczam, że są te obrazy, skąd to się dzieje. Wydawało mi się całe życie, że ze mnie, z tego ciała się to wszystko dzieje, ale jak mamy moment przestrzeni i ciszy albo zatrzymania, czy to jest możliwe, że ja z ciała doświadczam ciała? Tylko? Jak zamknę oczy i jestem w medytacji, przez miliony lat ludzie właśnie próbowali medytować i dochodzili do takich wniosków, że jak zamykam oczy, nie używam zmysłów, nie używam myśli, to ja nie wiem, a jestem. Natomiast to, co wiem, myślę, że się już przekonaliście, że wszystko, co wiecie, jest jednak relatywne, czy nie? Czy znacie jakieś takie jedno zdanie, które jest na 100% prawdziwe? Czy jednak wszystko jest relatywne, jak się to sprawdzi? Więc czy ja mogę polegać na relatywnym umyśle tak na 100%? Czy mogę polegać na swoich myślach na 100%? Na całe cudowne szczęście. Mam doświadczenie spotkania innego człowieka i on mi powie, że się mylę. Mamy możliwość bycia w relacjach i on mi powie, że się mylę, bo ja myślę inaczej niż ty myślisz. Wszyscy tu myślimy inaczej. Każdy z nas ma tutaj swoją perspektywę prywatną też. I jeśli próbujemy się dogadać tymi prywatnymi perspektywami, okazuje się, że nam nie wychodzi. Albo wychodzi nam tak... Ale jest tutaj coś, co nas wszystkich trzyma. Co jest ponadindywidualne, pozaindywidualne. Co tak naprawdę sprawia, że się jeszcze nie pozabijaliśmy wszyscy. Że mamy takie momenty odpuszczenia i naturalnego połączenia ze źródłem, ze sobą i z tym, że tak naprawdę jesteśmy jednym. Że mamy to samo wspólne źródło. I w czasie, tak jak mówię, kiedy to ciało jest żywe, kiedy jest jeszcze gorące, kiedy ta świeczka naszego życia się pali, bo właśnie się teraz pali, jesteśmy żywi, to ciało jest żywe. Mamy możliwość badania, tak jak medytowali o tym mędrcy przez tysiące lat, skąd to się dzieje. I też doszli do takich wniosków, do których może my, myślę, że też dochodzimy. Że jest jakaś taka przestrzeń już teraz. Z której doświadczamy. Próbujemy ją dotknąć, próbujemy ją znaleźć. Próbujemy do niej dojść, a tym, co jest doświadczane, jest tylko próba dochodzenia do niej. Próba szukania jej. Więc ja szukam, ale szukanie odbywa się w niej. I nadal szukam, bo nie wierzę, no jednak coś znajdę. Ale nic nie znajduję. Widzę tylko ruch szukania. To jest tak jak to wiadro,
i woda w tym wiatrze, więc ja mam w tym wiatrze w tej chwili wodę i szukam siebie, więc biorę kij i mieszam w tej wodzie, mieszam, bo tak szukam, cały czas szukam, mieszam w tej wodzie, my tak szukamy, mieszamy. 20 lat, 30 lat poszukiwań duchowych, 5 lat, 1 rok intensywnych poszukiwań duchowych, szukam cały czas, no szukam, jestem przykładna na tej drodze, medytuję, robię wiele, wiele rzeczy właśnie po to, żeby tam dojść, ale szukam. Po jakimś czasie już jestem sfrustrowana tym szukaniem, jestem zmęczona, zarobiona. To szukanie jeszcze się dzieje, ale już coś się trochę odkleiło. Jest widzenie, ale jest jeszcze ten ruch, ale już się trochę odkleiło. I jesteśmy wszyscy w tym procesie tutaj. Każdy jest w tym procesie. I to w ten umysł w momencie tak odpuszcza. Nie szukaj. Już jesteś. Jesteś tym, czego szukasz. Skąd patrzysz, patrz. Ta nerwica jeszcze jest. Zmęczenie. Ta zmęczenie, nerwica, jakkolwiek to nazywamy, no jeszcze jest, co jakiś czas bywa. Czy nagle uspokaja się na długo, a potem nagle podnosi się. No i co? Nic. Przypominać sobie, co to tak naprawdę znaczy i gdzie jest ten spokój, więc przestaję mieszać. Wyrywa mnie do tego mieszania. Marzę o tym, bo jestem uzależniona od tego mieszania. Jestem na głodzie, więc muszę tam pomieszać jeszcze. Ale odłóż ręce, popatrz. To jest taka śmierć trochę tych wszystkich instynktów, bo nawet nasz biologiczny instynkt się do tego wyrywa. No przecież trzeba żyć, pracować, żyć poważnie, być w ciele. Czemu na przykład do mnie są często takie zarzuty? No ale czemu ty tak mówisz o tej pusty? A życie? No wiesz, tak jak ja bym nie żyła w ogóle. No żyję jakoś jeszcze, kurczę. Ale to zatrzymanie tego mieszania, uspokojenie tego umysłu, nie umysłem, ale nie ingerencją po prostu, jest niesamowitym doświadczeniem. To chodźcie tam ze mną, ok? Dobra, to zrobimy krótką medytację w przerwie, dziękuję. Więc zobaczcie, tu jest cała ta energia naszego szukania, naszych myśli, naszych zmagań, naszych problemów i teraz tak pozwólcie, niech to po prostu wszystko jak balon. Uchodzi z niego powietrze, po prostu uchodzi z niego powietrze i w ogóle te oczekiwania, te napięcia. Niech ten umysł straci znaczenie na 15 minut. Niech to, co myślisz, nie będzie najważniejsze przez te 15 minut. I zobacz, że to natychmiast powoduje jakiś rodzaj ulgi w nas. Rozpoznaj od razu, że bez tego też jesteś, bez zapełniania, bez tego nieustającego zapełniania też jesteś, że nic nie tracisz. A jednak pozwalasz sobie na chwilę odpocząć. Teraz naszym zadaniem jest odpocząć od głowy. Od kontroli, bo nasze zapełnianie rzeczywistości też jest taką próbą kontroli. Co jakiś czas umysł będzie się wznosił, podpowiadał, opowiadał, ale też pozwólcie na to, nic złego. To jest taki mięsień, który tak ma. Tak działa. Popatrzcie na to w ten sposób. To nie ty tak masz.
ty świadkujesz temu? Czy naprawdę uważasz, że myśli to ty? Zauważ, że oprócz twoich reakcji na to, co mówię, jeszcze słuchasz tych reakcji, słyszysz, jesteś. Więc czy za siebie uważasz wyłącznie reagowanie? Czy jesteś wyłącznie reakcją? Czy jesteś wyłącznie refleksją? Czy jesteś wyłącznie tym, co myślisz na swój czy mój temat? Zauważ, że to jest jedna ze sfer życia. Ale jednocześnie jest to, co jest. I jak to jest, że my to pomijamy nieustająco? Że ufamy tym reakcjom, tym uwarunkowaniom, temu, jak się ukształtowaliśmy, a przecież to nawet nie nasza zasługa. Ufamy temu, co jest drugie, co jest uwarunkowane. Co należy do czasu i miejsca i jest ograniczone, za chwilę tego nie ma. Temu ufamy i w tym pokładamy nadzieję, ignorując i zapominając zupełnie fakt, który potwierdzić może każdy, kto zbada i sprawdzi. Że przed tym uwarunkowaniem, przed tym, co myślisz, jesteś, zanim powiesz, jesteś. Przed swoim zdaniem. Dajmy sobie odpocząć i nasycić się tym oryginalnym stanem, pierwszym, tym źródłem, dzięki któremu w ogóle możemy tej indywidualności doświadczać, tej pięknej, cudownej emanacji możemy doświadczać. Ona absolutnie nie byłaby możliwa bez tego jestem. Więc można się zakochać w cieniu, a ten odejdzie. Albo można powrócić do źródła i wtedy cieszyć się wszystkim, co z niego emanuje. Naprawdę. Więc naszym celem nie jest wyrzeczenie się indywidualności, nie jest wyrzeczenie się tego uwarunkowania, nie jest wyrzeczenie się ciała i ocenianie go, ani umysłu. Nie wyrzekamy się niczego tutaj, jedynie sprawdzamy. Rozpoznajemy swój oryginalny stan, stan, który należy do wszystkich, w którym nie ma podziału na ciebie i mnie. Nikt nie jest więcej ani mniej. Nikt nie jest mądrzejszy ani głupszy. Dalej, bliżej. Już jest miejsce dla wszystkiego, już jest miejsce dla tych ciał takimi, jakie one są, ani mniej, ani więcej. Sprawdź, czy to prawda. Czy się zmieściłaś, czy ja się zmieściłam, czy Polska się zmieściła, Ziemia, planeta, czy może jednak nie. W tym momencie i z tym, co jest.
Więc od tego zaczynamy. Jakiekolwiek macie problem, zmartwienie, wyzwanie, zacznijcie od tego, sprowadzenia siebie do źródła. Zawsze. I teraz sprawdzamy, czy źródło pozwala mi mieć tę myśl. Jeśli ją masz, to znaczy, że pozwala. Czy źródło pozwala mi czuć to uczucie? Jeśli je masz, to znaczy, że tak. No chyba, że nie. Sprawdź. Czy pozwala przechodzić nam przez tę sytuację, w której jestem? I czy ty możesz nie ingerować w to, co jest i zestroić się z źródłem do tego stopnia, by nie wchodzić w drogę swoją dezaprobatą, oceną czy unikaniem? Więc ta dezaprobata czy ocena może być widziana, może się wydarzać, natomiast nie dawaj jej takiej dużej mocy po prostu. Myśli automat będą przychodzić, nie dawajmy im tylko takiej wielkiej mocy. To jest nasze ludzkie natręctwo. Natomiast jak zsynchronizujemy się ze swoim źródłem, to nawet umysł działać zaczyna przepięknie i tworzy niesamowite rzeczy. Odkrywa niesamowite rzeczy. Więc zauważ, że nie jesteś od niczego oddzielony. Nie jesteś oddzielony od tego ciała. Czy źródło jest oddzielone od tego ciała? To skąd je czujesz, je masz? Że w ogóle je masz? Że w ogóle go doświadczasz? Mieścisz się w tym pokoju, w tym pomieszczeniu. Wczoraj mówiłam o tym braku dystansu. Jeszcze raz przypomnę. Sprawdź. Czy jest odległość? Czy to źródło jest gdzieś daleko, daleko, a ty z tej dalekiej, dalekiej odległości doświadczasz ciała i jesteś od tego źródła oddzielony? Czy to jest po prostu kolejny koncept w naszej głowie? A kiedy przestajemy używać głowy do analizy, jakie jest twoje bezpośrednie wiedzenie? Okej, to chwila przerwy od tego typu medytacji. Teraz jestem ciekawa, jak wy to widzicie, jak to czujecie, jak to się w was odkrywa, czy też są jakieś inne pytania. Zapraszam. Mnie w tej medytacji było ciężko podążać za tobą.
Właściwie skupiłem się na tym, żeby wyjść z umysłu. I nawet nie za bardzo chciałem podążać za tymi słowami, którymi mówiłaś, tylko chciałem po prostu, no poczułem wolność w tym, żeby był wdech i wydech i żeby tam nic nie było. Bo jest jakiś rodzaj niewygody na tych satsangach, że no szukam tego wytchnienia tutaj. Chyba tyle. Proszę? I to chyba tyle. A co ja, w czym ja mogę pomóc? Nie wiem, zawsze coś tam powiesz dobrego. Jest okej, okay, znaczy. No? Proszę? Jest okej, okay w sensie, nie? Czyli że jeszcze raz mi powtórzysz, co próbujesz robić na tych medytacjach? Próbuję nie myśleć. Widzisz, to nie do końca chodzi o to, żeby nie myśleć, tylko chodzi o to, żeby widzieć myślenie, jak się wydarza, ale niespecjalnie dawać mu moc i uwagę. Często jest tak, że myśli fizycznie bolą po prostu. I tak, ale jak to... siłą próbujemy, jak zobaczcie, że jak próbujemy nie myśleć, były takie eksperymenty w psychologii robione wielokrotnie, że mówimy sobie, to ja nie będę myśleć. Pamiętaj, żeby przez teraz najbliższych 5 minut nie myśleć o tej pomarańczy. O wszystkim możesz myśleć, tylko broń Boże, nie myśl o tej pomarańczy, okej? Okay? No to jak się to sprawdzi, okazuje się, że myśl o pomarańczy jest naszą najczęstszą myślą w ciągu tych 5 minut. Więc jeśli powiemy swojemu umysłowi nie myśl, nie myśl, nie myśl, nie myśl i tak to zrobimy mocno, to nie posłucha. Znaczy słucha, to nie jest napięte nawet i jest to niemyślenie, ale też wiem, że to nie o to chodzi. Nie? Dobrze, to tyle. Dziękuję. Cześć. Ja podczas tej medytacji miałam, często to mam, problem z oddychaniem. I po prostu w takich momentach staram się o tym nie myśleć, znaczy staram, no. Ignoruję to tak naprawdę. A co to jest za ten problem? Co takiego się dzieje? Tak jakby mi się zamykała klatka piersiowa i się duszę. Coś takiego okay. mi się pojawia. I to mam bardzo często, nawet nie tylko podczas medytacji. Nie wiem, czy to jest strach, czy lęk, nie wiem, ale nie bardzo wiem, jak sobie z tym radzić. Mm-hmm. Mm-hmm. To jest tak często, że w czasie właśnie medytacji są różne systemy obronne naszego organizmu. To jest niesamowite, jakie organizmy są w stanie wyprodukować projekcje. Ramana Maharishi na przykład miał taką projekcję, wydarzyło mu się, że umierasz, umierasz, o Boże, umierasz. Tak? Pewnie wielu z was miało takie doświadczenie też, że wchodzimy w medytację i nagle po prostu przychodzi do nas doświadczenie, nie no, po prostu zaraz umrzesz. Albo wczoraj mówiliście, co to było? Co to było? Odlecisz zupełnie, z ciała wyjdziesz, zgubisz ciało, no zgubisz ciało. No to Ramana Maharishi miał taki skubany był odważny, usłyszał, że umiera, tak samo ty usłyszałaś, zgubisz ciało. No to jeśli polegamy na myślach, to mówimy, o Boże, ola Boga, umrę, o Matko, zgubię ciało, o Matko, Matko, Matko. Oddech mi się zaczyna, albo zaczyna mnie boleć serce w czasie medytacji. O Boże, o Boże, o Boże. Jakie to straszne. Serce mi mocno bije. Ojej, ojej, ojej. Jakie to straszne. A tu mnie zaczyna boleć ucho. O Boże. Jakie to straszne. Albo w ogóle wtedy mi się przypominają te traumy. O Boże, o Boże, o Boże. Straszne, jakie to straszne. I my za tym uciekamy. Koniec medytacji, do widzenia. Nie działa. Idę na inną. Idę na inne warsztaty. Pojadę na inne warsztaty. Natomiast i Ramana, i ty, i my tutaj badamy trochę inaczej. Zaczyna mnie boleć oddech, zaczyna mi wyskakiwać serce, zaczynam krzyczeć, zaczynam się jakoś dziwnie ruszać na tych medytacjach. W ogóle jakieś takie ruchy dziwne. A my coś interesującego tu się zaczyna dziać. Więc ja zostaję. Jestem bardzo ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi.
więc boli mnie jeszcze mocniej. Ten organizm zaczyna krzyczeć. Zaczyna krzyczeć, wrzeszczeć sobą właśnie, też poprzez oddech to może być. Duszę się, Jezu, nie wiem. Nie wiem, czy ja w ogóle przeżyję tą medytację. Medytację. Tylko tyle. Tylko siedzimy. Żadnych żądań, tylko siedzimy. A co nasz umysł i nasz organizm z tym potrafi wyprawiać? Więc przeczekam te symptomy. I zobaczę, co za tym stoi. Zobaczę, co za tym stoi, ale wiecie, nie nynie jest najważniejsze to, co będzie w przyszłości, tylko to, że właśnie to jest taki system obronny naszego organizmu, po prostu. A co to właściwie to bada? To umysł bada umysł? Właśnie, no bo jak ja siedzę w tym, to kto to bada właściwie? Właśnie tak się zastanawiałam, co to właściwie bada. Wiem, że to jest cały czas to pytanie, to jest wałkowane, ale czasami mi się myli. Z jednej strony, ale to jest kluczowe. To jest kluczowe. Tam jest taki bang, który musi nastąpić. To jest kluczowe. Wiem, że zadajemy to pytanie setki razy. Będę odpowiadać za każdym razem. Bada do jakiegoś stopnia też umysł. Umysł jest po prostu hand in hand. Jest tutaj pod ręką i też chce badać. I słyszy, bo przecież ja mówię słowami, prawda? Więc umysł też to słucha. O. Więc jest tak, jest symptom cielesny, który masz, jest oddech, prawda? Przyspieszony oddech, duszenie się w klatce piersiowej. I jest to twoje doświadczenie, prawda? Czy twoim doświadczeniem jest również twoje widzenie tego doświadczenia? Okej, poczekajcie. Więc tak, jest emocja, czy jest ten symptom cielesny nieprzyjemny? On jest doświadczany intensywnie. Doświadczana jest reakcja na ten symptom naszego umysłu w postaci ojej, może o tym powiem, tamto. Doświadczane jest widzenie tego ojej, lekko zabarwione widzenie. A skąd jest to widziane w ogóle? Nawet to jest widziane, nawet to lekko zabarwione widzenie jest doświadczeniem, prawda? Skoro jest to doświadczenie, to należy do tych rzeczy przemijających, pojawiających się i znikających, po prostu należy do umysłu, do myśli. Więc badamy, słysząc satsang często, czy słysząc to self-inquiry, badanie siebie, też umysł próbuje to badać, aż się połapie, żeby w końcu nie badać w ten sposób. Ponieważ to badamy właśnie. My to oglądamy. Z jakiej perspektywy? Skąd? Więc wtedy przenosisz się, czyli skoro ja widzę tego obserwatora, skoro ja widzę widzącego, skoro ja widzę to badanie i patrzenie na to badanie, to tu jest to. Skąd ja to widzę w ogóle? Ktoś z was wczoraj tutaj siedział i mówił, że wszystko widać. Wszystko. Skąd? Te wszystkie rzeczy, takie nawet subtelne przesłony, subtelne warstwy. Więc istota satsangu jest taka, by to rozpoznać, że zawsze będzie widzenie, zawsze będzie to skąd. I żeby nie złapać się na którymś z tych etapów, w którym mamy na przykład czuwać nad tym, co się z moim ciałem dzieje. Ojej, jakoś to ciało trzeba trzymać. Przecież to jest doświadczenie. I nie masz go cały czas, nie masz go, kiedy śpisz. I nie masz go non-stop. Masz takie momenty w ciągu dnia, jedziesz samochodem, po prostu jedziesz. Więc za każdym razem przedostajemy się w tą przestrzeń, która nic nie robi, a jest. A wszystko jest w niej robione. Bo to skąd to... Kurczę, no właściwie to znikąd, no bo skąd? To skąd nie jest czymś. No właśnie, bo to tak. To skądś nie jest czymś, tak? Bo jeśli byłoby to coś, jeśli to skądś można by wyartykułować i wyodrębnić, to skąd ja bym to wyodrębniła? Bo to jeśli... nie ma miejsca przecież, no. Proszę? Bo to nie ma miejsca, to skąd jakby, nie? Znaczy, no nie wiem, ja... No nie jest umieszczone w czasie i przestrzeni. No właśnie. Nie ma jakiegoś umiejscowienia, w związku z tym te nasze wszystkie próby właśnie złożenia, sklejenia tych rzeczy, no nie powiodą się. Bo jest to próba naszego umysłu
ogarnięcia czegoś, co jest przed umysłem. Ale umysł tam nie wejdzie, żeby nie zanurkuje tam i powie nam potem wróci, a wiecie co, to jest jednak tak. Owszem, my tam już jesteśmy, ale coś magicznego zaczyna się dziać wtedy, kiedy właśnie przestajemy nawigować tym umysłem. Jakaś mądrość po prostu do nas zaczyna mówić, ale ona nawet nie mówi słowa, ona mówi wiedzeniem i byciem. I w tym trzeba trochę dojrzeć, w sensie takim, że jakby nie zadowolić się jedną sekundą, a już tak jest, już to wiem i teraz zaczyna na ten temat mówić. Nie. Poczujesz? I z czasem to się wewnętrznie zacznie układać i nie trzeba będzie na ten temat nawet nic mówić, a jak powiesz, to te słowa będą miały moc. Ale nie można się z tym spieszyć. Więc znowu dajmy temu doświadczeniu dojrzeć. No bo ja mam wrażenie, że tak jakby za bardzo tej odpowiedzi szukam i tego miejsca i to mnie tak już... Ale to też jest kochane, to jest cudowne, ja uwielbiam, nasz umysł jest taki słodki, ja go po prostu kocham, za to jest taki cudowny, kochany. To jest takie wzruszające. Naprawdę. To jest przepiękne i wzruszające. On tak ładnie chce. My, te nasze organizmy tak ładnie chcą. Starają się i to też jest fajne. Czy nie? Piękne to jest. Tylko, że akurat tutaj ten umysł też, nasz umysł ma się przekonać. Dobrze, odpocznij kochanie, odpocznij. Usiądź. Nie, ja chcę mieć piątkę. Nie, usiądź. No i my jesteśmy w procesie takiego siadania i zobaczenia. Tak jest też dobrze. Tak jest dobrze też. Tego nie musisz wiedzieć, bo tego się nie da wiedzieć, bo ty już tym jesteś. Więc jak chcesz to wiedzieć, to ilu nas tam jest? Jest to i jeszcze to i jestem jeszcze ja, który wiem. Był taki ja, który wie. My też jesteśmy takim ja, który wie czasem. Więc zwróćmy uwagę na tą przestrzeń, która nic nie musi. Jak ją odkryjemy, jak będziemy ją odkrywać w sobie, jest to nieprawdopodobnie piękne. Ale właśnie zaakceptuj ten mechanizm. To potrzebuje czasu trochę. Po prostu. To jest normalne. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witaj. Nie sądziłam, że tutaj przyjdę. Proszę? Nie sądziłam, że tutaj usiądę. Więc chciałam się podzielić tym, że w tej medytacji teraz poczułam dużą ulgę, a od kilku dni mam bardzo trudny czas i zobaczyłam, jak trudno mi zmierzyć się czasami z bardzo mocnymi emocjami, wręcz z paniką. I no samo uświadomienie sobie tego, że w tej medytacji, tak? Poczucie, że no jest coś, że ja jestem i że to przyzwala, że nawet choćby to było tak bardzo mocne uczucie, to ja jestem w stanie je wytrzymać. Znaczy, mam taką nadzieję. No ale zobacz, że masz w tym momencie potwierdzenie tego. Każde twoje słowo jest potwierdzeniem. Nie chciałaś tutaj siadać. I nie było to twoje zamierzenie, nie miałaś na to ochoty, ale idziesz i teraz jeszcze o tym mówisz głośno. Myślałam, że tego nie przetrzymam albo że się nie przetrzymuję, a właśnie mam dowód na to, że to się przetrzymuje. Ale więc jest coś potężniejsze niż to. A mam też świadomość, że to nie jest tak, że... Bo ten stres, który mam od paru dni, on tak się wznosi i opada. I czasami jest bardzo, bardzo wysoko, później opada niżej. I jak pojawia się taka myśl, o to już jest koniec, spokój, już teraz będzie w ogóle, już to się nie pojawi, to on znowu przychodzi. Więc, ale widzę, że się wycisza, że jest to coraz słabsze. Nie wiem, jak będzie. Może jeszcze bardzo mocno się podniesie, ale w tej medytacji poczułam, że
że może jednak dam radę. Super, bardzo się cieszę. Załóżcie, proszę, tak naturalnie i szczerze, załóżcie, że będzie się podnosić. Nie zakładajcie, że się nie będzie podnosić. Bo to jest naprawdę zakładanie sobie takiej pętelki na szyję. My nie wiemy. Po pierwsze nie wiem, a po drugie raczej, skoro się podnosiło wiele razy w moim życiu, to jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że się podniesie. No i pytanie, co z tym będziemy robić? Właśnie, że teraz, tak powiem, już teraz to mi nie wolno, bo byłam na warsztatach takich, takich i takich. Albo już usłyszałam satsang, to już teraz mi nie wolno. My często mamy nawet takie poczucie winy po satsangu. O Boże, to ja już tam byłam, tak było dobrze, a teraz nagle znowu mam taką emocję? Jak mogłaś, Patrycjo? A ty jeszcze siedzisz tu i uczysz. Jak mogłaś? No różne mogą być rzeczy, prawda? Załóżmy, że będą przychodzić. Pytanie tylko właśnie, jak będziemy reagować na to. I czasem te emocje mogą się wznieść bardzo dużo. No i co takiego? Panika. I co? No im bardziej się je blokuje, tak ja to czuję, tym jest trudniej. I też tutaj bardzo często przeszkadza wiedza. Tak? Wiedza pod tytułem właśnie, że jak masz jakiś problem ze zdrowiem, to ty musisz być tylko w spokoju. Nie możesz się stresować tym, tak? O Boże. No właśnie, no bo przecież wtedy, no to co? No to już w ogóle. Jezu, to jest taka stresująca myśl dodatkowa. I weź tu wytrzymaj jeszcze, jesteś chora i jeszcze musisz być spokojna cały dzień, a tu co jakiś czas emocje. A to tym bardziej, po prostu tak i... No. Czyli kluczem, wracając do tego, co mówisz, czyli kluczem jest nieprzeszkadzanie jeszcze dodatkowe. Wczoraj mówiliśmy, dzisiaj mówimy o tej akceptacji. Akceptacja, która nie jest robiona. Akceptacja, która jest robiona, to nie jest akceptacja. Akceptacja, którą się robi, to nie jest akceptacja. To jest za dużo. Mówimy, a prawdziwa akceptacja jest niedualna, więc nie potrzebuje nikogo, kto to akceptuje. Jeśli jest coś, co ja muszę zaakceptować, muszę coś zrobić, więc wkładam tam wysiłek umysłu, to ja teraz to poakceptuję. Puść to po prostu. Puść działanie, robienie. I co? Będą emocje? Pozwól temu organizmowi zrobić to, co będzie robił. Tak, bo pojawiała się taka myśl, że no ten organizm tego nie wytrzyma, tak jak to jeszcze się bardziej wzniesie. A o tej akceptacji, której mówisz, takiej robionej, to ja ją teraz odbieram jako opór właśnie. Chwała ci za te słowa. Tak, robiona akceptacja jest oporem. Dosłownie. Zapiszmy sobie, jak macie zeszyty, zapiszcie sobie w zeszycie. Robiona akceptacja równa się opór. Opór. Dziękuję. Dziękuję. Często podczas medytacji szukam siebie. W sobie. To znaczy najpierw obserwuję oddech, świat, dźwięki, jak się czuję, a potem chcę zobaczyć, kto patrzy na to wszystko. Mhm. I niczego nie znajduję. Jest to pustka, jakbym był naczyniem, przestrzenią do odbierania świata, do tego całego dobra, które jest dookoła. I zastanawiam się, czy to już jest to, czy jest coś jeszcze do znalezienia więcej, czy jest do znalezienia gdzieś ten ja w sobie, czy ta przestrzeń, to jest już to. Okay. A jak czujesz to teraz? To znaczy czuję, że z tym wnioskiem, który mam aktualnie, jest mi dobrze. Że to jest dobry wniosek, który służy. A jak czujesz... Czy czujesz, że ta przestrzeń jest tym i że jest kompletna? Znaczy tym nic nie znaczy, żeby było jasne. Nic nie znaczy. Ale czy czujesz, że może być jeszcze coś więcej do znalezienia? Skoro szukanie jest widziane, skoro ruch szukania jest widziane,
z przestrzeni, o której mówisz, że zatrzymujesz się i nic nie widać. Czy to jest wystarczające? To znaczy zakładam, że jest coś jeszcze do znalezienia, bo inaczej nie miałbym tego pytania pewnie. Wiesz co, czasem trzeba zadać pewne pytanie, żeby sobie potwierdzić. Żeby się odbić w lustrze i sobie potwierdzić, jakby wzmocnić się w tej odpowiedzi być może. Natomiast nie próbuj składać odpowiedzi takiej zamkniętej nigdy. Bo to też nie jest potrzebne. Jeśli czujesz, że ta odpowiedź jest w tobie w tej chwili wystarczająca, że czujesz się swobodnie, że czujesz, że jest to dobra odpowiedź do ciebie na teraz, to pewnie tak jest. Natomiast nie zamykaj jej tak, że tak już jest na zawsze i że już więcej się nic nowego nie wydarzy, nic nowego nie odkryjesz, bo masz całe życie na odkrywanie, wiesz, różnych też zjawisk. Na pogłębianie, więc nie chcę tylko, żebyś to zamknął z kropką, żeby to było zamknięte zdanie, że to już jest koniec. W pewnym sensie jest, ale daj temu przestrzeni. Niewiedzenia. Żeby nie posegregować tego, nie zamykać tego w nic. I ty sprawdzaj tą odpowiedź sobie. No, gdzie ja bym jeszcze poszedł dalej? Dokąd? Nawet jak tam pójdę umysłem, już tam jestem. Gdziekolwiek pójdę, już tam jestem. Więc to jest tylko zachwyt odkrywania i doświadczania nowych rzeczy. Ale nie musisz szukać siebie. Więc jest po prostu doświadczanie, ale siebie nie musisz szukać, bo sobą jesteś. Już. Już jesteś tą przestrzenią. I śmiało to rozpoznawaj, śmiało to potwierdzaj, tylko nie zamykaj tego niczym. Nie zamykaj tego wiem, nie zamykaj tego żadnym skończonym zdaniem. Daj temu żyć. Daj sobie tak żyć. Dawaj sobie to, co wiesz, na maksa. Totalnie na maksa, więc po prostu niech to żyje. Niech to żyje tobą. Nie jest, żeby nie było relacji, że ty i to, że ty to wiesz. Żeby nie było relacji ciebie do tego, jest tylko to. Więc niech to żyje. Nie odnoś się do niczego. Nie ma, odnoszenie jest niepotrzebne teraz. Niech to przejmie ster całkowicie. I jak będziesz miał takie poczucie, że właśnie gdzieś tam nawigator... To jest do nas wszystkich. Niech ta obecność... Niech obecność żyje nami, a nie my obecnością. Niech obecność porusza tymi rękoma, niech obecność funkcjonuje, a nie my jako to ciało do niej. Rozpoznaj siebie jako obecność, jako tą przestrzeń, o której powiedziałaś. I niech ona prowadzi. Dzięki. Dzięki. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, na taki delikatny ruch kontroli, który się w nas pojawia, czyli już taka ostatnia deska ratunku naszej identyfikacji, która chce na przykład mieć zrozumienie, chce mieć bycie, chce mieć tą przestrzeń, chce wiedzieć, jak się zachować w tej przestrzeni. Chcę wiedzieć, jak żyć, nie wiedząc nawet.
chce mieć wiedzenie nawet. To jest taka ostatnia deska ratunku bezpieczeństwa naszego ego. Ostatnie wyodrębnianie się. Jednak to jest jeszcze troszeczkę takie. Więc zobaczcie, że to był czy bywa stosunek czegoś do czegoś. Rozpoznaj świadomość, rozpoznaj obecność. Rozpoznaj bycie i współistnienie wszystkiego ze wszystkim teraz. Nie tylko czegoś do czegoś, nie tylko analizy, ale totalność współistnienia. Totalność obecności. I niech to porusza, jeśli potrzebuje, czymkolwiek. Niech to nawiguje. I może momentami nie wiadomo jak, ale nie bój się. I dawajcie przestrzeń, żywą przestrzeń tego satsangu w sobie. Gdzie układanie nawet tych rzeczy już schodzi na trzeci, czwarty, piąty plan. Gdzie układanie zamienione jest w bycie. Albo nawet nie bycie, nic co można nazwać. Poczujcie, jak to się czuje od wewnątrz, od zewnątrz, z każdej strony. Poczujcie tą boską obecność w kontraście do tej naszej indywidualnej obecności. Poczujcie to, żeby sobie to wewnątrz powiedzieć i rozpoznać i wiedzieć. Nie po to, by to oceniać, bo czasem będziemy nawigować umysłem praktycznym, ale nie zapominajmy o tej obecności, która jest naszym domem. I karmmy się nią codziennie. Jeśli nie w sposób w pewnych momentach naszego dnia, ale na pewno każdy z nas ma czas i przestrzeń na to, żeby codziennie, chociaż na chwilę, rozpoznawać tą przestrzeń w sobie. I to jest nasz prawdziwy chleb i nasza prawdziwa woda, nasze prawdziwe życie. Zapraszam, jeśli macie jeszcze pytania. Ja nie wiem, czy to jest pytanie. Czy pojawia się we mnie takie coś, że już się nic nie wydarzy? Że już się nic nie wydarzy. Że nie będzie żadnych brokatów, błysków. Okej, czyli przychodzi taka myśl, żeby było jasne. Przychodzi taka myśl, że nie będzie błysków i brokatów. Ojej, no właśnie.
Zobaczcie, jak my automatycznie reagujemy na te myśli. Czy to nie jest zabawne? Czy to nie jest zabawne? A skąd wiesz? A skąd wiesz? Skąd możesz wiedzieć w ogóle? Mnie los tak fajnie doświadcza i rozbawia, a szczególnie w takim momencie takiego intensywnego odkrywania, że za każdym razem, jak powiedziałam jakieś twierdzące zdanie na jakikolwiek temat, że ja wiem, jak to jest albo jak to będzie, w tej samej minucie tego samego dnia albo godzinę później, bam! Zawsze dostawałam policzek mówiący mi o tym, co ty, dziewczyna, możesz wiedzieć. W ogóle to jest kompletnie nieprawda. Kompletnie jest to nieprawda. Nie będzie złota, nie będzie brokatów. To teraz mam w głowie, że a, to zaraz za godzinę będzie. To teraz jeszcze jest tam taka agenda z tyłu. No, nie będzie, a teraz będą, więc tak podświadomie jednak trochę czekam. Nitya mówi, żeby nie czekać, ale jednak trochę poczekam. To się dzieje automatycznie, nasz umysł natychmiast nam pomaga. Ona powiedziała, nie to, no to to, nie to, no to to, nie to, no to to, a może to, a może to. I tak cały czas. Nie przywiązuj się do niczego z tych rzeczy. Daj się zaskoczyć. Po prostu do niczego. Do niczego. Czy tak? Rzecz nie jest w tym, co mamy dostać. I też nie podsumować, co ja straciłam. Że już się nic... Ona mówi takie słowa, wszystko się wydarzyło. Albo nic się nie wydarzyło, albo koniec wszystkich historii. O Boże! I gdzie ja? Już to mam. To już jest ten moment. Nasz umysł cały czas upaja się słowem. Cały czas będzie brał te słowa jednak w jakiś sposób. Tworząc takie subtelne światy, subtelnych oczekiwań. A to jest w ogóle nieważne. A czy te oczekiwania się kiedyś kończą? Tak. Tak. Jest nadzieja. Kończą się. Kończą się, wyczerpują się. Już się tak... Po pachy tak się napracujesz. I będzie teraz tego coraz mniej. One się rzeczywiście wyczerpują. Kończą się. Jest tam na opakowaniu expiry date. Tak jak jest expiry date of tych ciał wszystkich, to jest też expiry date, jeśli badamy ten temat. Jest. Więc spokojnie. Wszyscy już jesteśmy na tym wózku. Już jedziemy na tym wózku wszyscy. Chwała za ten wózek. Ja chciałam troszkę nawiązać do tych słów w medytacji, gdzie powiedziałaś, żeby nie wyrzekać się życia i ciała. I właśnie to jest takie żywe ostatnio u mnie, ponieważ było u mnie doświadczenie kilku lat takiego wycofania. Między innymi było też potem przed satsang, który pozwolił mi jakoś tak to, nie wiem, sprecyzować. Tutaj jakby mogłam poukładać pewne rzeczy, których doświadczyłam. A od roku gdzieś doświadczam takiego ruchu w stronę życia. To jest taki ruch, w którym nie chodzi o osiąganie, tylko on wypływa jakby dalej z takiego nie wiem, ale też z takiej jakiejś ekscytacji po prostu życiem. I zobaczyłam też taką różnicę, że w tym wycofaniu odkryłam w pewnym momencie, że była tam jakaś część, która... była takim zabezpieczaniem się jeszcze. A w momencie, kiedy weszło to życie, to jakby straciło różnicę to, czy to jest miasto, czy to jest przyroda. Oczywiście to ciało jakby czuje różnicę w odczuwaniu tych miejsc, ale
jest jakby więcej właśnie miejsca na przyjmowanie tego wszystkiego takim, jakie jest. A do tego wszystkiego ostatnio jeszcze przyszło takie poczucie, jakbym ja odchodziła od zainteresowania tą duchowością trochę. I zastanawiam się, czy tam też nie ma jakiegoś takiego po prostu jakiejś ignorancji w tym. Okej. Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że nie, aczkolwiek wiesz, zawsze nie warto niczego zamknąć zdaniem, tak jak przed chwilą mówiliśmy, nie? Czy ja już skończyłam tą drogę, czy już to zainteresowanie duchowością, ono na ten moment się nasyciło po prostu, bo ty już dużo, dużo dostałaś, dużo sprawdziłaś, dużo zobaczyłaś, więc po prostu nie jesteś spragniona tego. Po prostu. Zdrowa to jest zdrowe. Bardzo zdrowe to jest. Że nie jesteś taka głodna, bo się nasyciłaś. Natomiast fajnie, że o tym mówisz otwarcie, no bo to jest taki grząski momentami teren, w którym wiesz, no można polecieć w tą stronę, ale życie balansuje sobą wszystko. Jak polecisz za bardzo, tam wiesz, o wszystkim kompletnie zapomnisz, to cię tak wiesz, to cię z powrotem będzie przywoływać. Ale nie zrób tego teraz takiej wielkiej strategii, a to ja teraz muszę nie wiadomo co zrobić. Nic nie musisz. Naturalne jest to, że wiesz, że wchodzisz teraz w taką fazę po prostu ekspresji i doświadczania, które nie jest podzielone, nie jest strategią, nie jest ucieczką, nie jest strategią, po prostu jesteś jednym z życiem. Bądź, zawsze warto być przytomnym do tego stopnia, żeby widzieć, wiesz, że czasem mamy różne tam tendencje, ale nie rób z tego jakiegoś poważnego tematu, bo to nie jest potrzebne. Na spokojnie. Na spokojnie, więc mój nauczyciel Muji mówi często o tym, że w takich momentach rozpoznawania, poznawania, ta pokora wewnętrzna jest tym, co nas często uchroni przed taką arogancją, która może mówić, no dobra, już teraz to już koniec. Bo jeszcze pewnie wiele będzie się różnych rzeczy odkrywać. Więc ta pokora wewnętrzna wobec tego, że nie wiemy, co będzie jutro, jest nam potrzebna zawsze. Jeszcze właśnie odnośnie tego nie wiem, ja mam właśnie takie poczucie, że ono jest taką ulgą. Też to jest ulga po prostu. Tak. Kochani, tutaj też chodzi o taką szczerość wewnętrzną. Jeśli chce mi się pić, jeśli jestem spragniona i chce mi się pić, naprawdę chce mi się pić, to piję. To przychodzę na satsang, czy nie wiem, co innego robicie, siadam na to krzesło, po prostu działam i po prostu piję. Czy jadę gdzieś, jeśli jest takie wewnętrzne wołanie. Jeśli przestaje mi się chcieć pić, bo przechodzą takie fazy, bo jestem napełniona, albo po prostu nie odczuwam tego, to też mogę to robić. Bo po prostu nie ma tego głodu. Może jest to wypełnienie, nie ma takiej potrzeby. I mogę i wolno mi to robić. Więc też za tym stoję. I nie segreguję niczego, nie zamykam tych zdań, nie zamykam tego doświadczenia, bo nie wiem, czy jutro mi nie będę z powrotem spragniona. Naprawdę nie wiem. Dzisiaj nie jestem, więc po prostu cieszę się i jestem jednym z życiem i tego doświadczam. Następnego dnia czuję się może gorzej i znowu jestem w szczerości. Nie mówię sobie, nie, na wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, cierpię już przez rok, katuszę, ale nie, na wszystko jest okej. Okay. Przecież już ten satsang jest zrozumiany, wszystko jest w porządku. No, mam dużo takich przyjaciół, którzy cierpią w samotności, ale nie przyjadą się spotkać i po prostu puścić to od razu, bo się wstydzą, że może zapomnieli. No przecież, dajcie spokój. To jest bez sensu. Więc chwilę przypomnienia. Więc cały czas otwarcie i pokora wewnętrzna. Wszystko jest dobrze. Dziękuję. Dziękuję.
Ja słuchajcie, to już też często o tym mówię, ale jak mi się chciało pić, to wiecie, co ja bym zrobiła? Nic nie było dla mnie ważniejsze, jak mi się chciało pić. Moja ręka w górze to była non-stop. Non-stop trzymałam rękę w górze. Biegałam na to krzesło po prostu jak w zawodach w ogóle. Jeszcze często w ogóle, żeby mnie Muji zobaczył, to ja nie tylko wystawiałam rękę, ale tak wstawałam od razu. Chociaż jak to robiłam, to miałam takie poczucie, Boże, Patrycjo, błagam, nie rób tego, proszę Cię, nie podnoś tej ręki, błagam. A ręka w górze jest. Ha. Cześć wszystkim. Dziękuję, Patrycja, że możemy tu być. No bo ja mam tak, że no okej, rozumiem, jestem, czuję to. To jest przyjemne codziennie. Staram się być uważna w ciągu dnia, ale po prostu kiedy są te, kiedy jestem zmęczona po prostu popołudniami, to ja właśnie czuję, że nie umiem być. W sensie tak jakby sama ze sobą, że jakby kombinuję na wszystkie sposoby, jak to... W sensie bardzo bym chciała właśnie być sama ze sobą, ale że... Ale co świadczy o tym, że nie umiesz? No, że ja czuję, że ja się znieczulam tak jakby, prawda? Że jasne. Jakby sobie kombinuję tak, nie wiem, tu gdzieś wyjdę ze znajomymi, tutaj, no nie wiem, no tak jakby czuję, że się jakby zagłuszam. Ale do wygody, kochani, przez niewygodę. No to jest taka bardzo niewygoda. Dobrze, bardzo dobrze. Mam się zmusić, że Laura, próbujemy bądź. Wiesz co, nie wiem, nie, po prostu patrz na to i doświadczaj tego. To już długo trwa. Okej? Okay? No tak nie myślę, wiem, czy że... tak długo. Ile ty masz lat, dziewczyna? A? No ale właśnie ja myślę, ile masz że... lat? Powiedz nam, ile masz lat. 29. No, no to nie wiem, czy tak długo. Ale ja mam tak odkąd zawsze. W sensie od dawna, dawna. Że teraz się właśnie temu przeglądam, że mam to jakieś pragnienie, że chciałabym tak być. Właśnie tak, żeby tam było dobrze, żeby po prostu czuć siebie, a... Ale widzicie, czasem ta niewygoda jest naprawdę naszym błogosławieństwem, bo ona tak nam doskwiera, ona jest taka nieprzyjemna. Być może jesteś już w tej fazie takiej, że ta niewygoda jest tak niefajna, że ona jeszcze musi dojrzeć trochę. Może, nie wiem tego. Więc jak jabłko, jak dojrzewa na drzewie, no to ona jest na początku kwiatem, pąkiem i tak dalej, i tak dalej. I ten kolor dojrzewania się z czasem pojawia, tak? I potem ona z czasem, jak jest dojrzałe, to ono spada to jabłko. Więc możemy to uznać za, powiedzmy, jest to niewygoda. Zanim ty będziesz dojrzała do tego, żeby po prostu w pewnym momencie to zostawić, potrzebujesz tej niewygody. Potrzebujesz, bo ona cię podlewa też. Ona ci pokazuje, no widzisz? Ach. Jeszcze trochę tego, jeszcze trochę tego, jeszcze trochę. Więc jest nam potrzebna. Więc trudne doświadczenia w tym względzie są nam potrzebne. Żebyśmy w końcu mieli dość. I nic nie przyspieszyli siłą. Więc teraz już widzisz tą niewygodę. Jakąś też widzisz chęć zarządzania tym. Niech to cię poprowadzi. Nie wyciągaj też takiego ruchu, że ja tam po prostu sobie jestem i tak być nie może. Wejdę tam do środka. Tak być nie może. Moje życie nie tak powinno wyglądać. Więc najpierw to widzisz i nie wyprowadzasz ruchu z myśli, nie wyprowadzasz ruchu z kontroli i z głowy, tylko dasz życiu i tej obecności, żeby zadziałała. Jeśli zadziała na ten moment, jeśli jest gotowość, bo jeśli jej nie ma na ten moment, to jej nie ma i też nie ma w tym nic złego. To nie jest nic złego. Więc po prostu patrz w tym miejscu. Czy słuchajcie, czy niewygoda się mieści? Mieści się? Mieści się u ciebie? No, mieści się teraz. No, się nie mieści. Tak nie do końca. No, tak nie do końca się mieści.
No, że mi przeszkadza, uwiera. No, no właśnie, uwiera. Tak. Tobie? Tak. Więc to uwieranie jest reakcją. Uwieranie teraz, mówienie o tym uwieraniu też jest reakcją. Tobie prawdziwej to nie przeszkadza. Pójdź do siebie prawdziwej. Pójdź do siebie prawdziwej, zostań tam. Przyjmij. Przyjmij też tą niewygodę. Przyjmij też ten organizm, który się pięknie zmaga i też pewnych rzeczy chce. I pozwól mu na to. Po prostu przyjmij, ukochaj go. Ukochaj siebie na chwilę. Przyjmij ten moment. Siebie w takiej chwili. Naprawdę. Pokochaj siebie w takiej chwili. Co trudne jest. Ja wiem. Ja wiem, że to jest trudne. Ale zrób to. My mamy takiego nauczyciela w sobie też. I mamy takiego kogoś, kto taki jest wymagający w sobie też. Ale przecież ty jesteś tak piękna. Daj sobie to, pozwól. Tak. Na niebo się nie zasługuje. Nie ma zasługiwania na niebo. To jest koncept naszych racjonalnych umysłów, ale nie ma zasługiwania. To jest przedziwne właśnie, że Bóg nie słucha takich próśb. W ogóle. Kompletnie ma je... Zasługiwanie. Tak bardzo chciała zasłużyć, zapracować. Tak, tak. Więc ale nie musisz. Jakby nie musisz. Po prostu weź siebie najpierw. Najpierw weź siebie w tym momencie ze swoim kobiecym, życiowym zakłopotaniem czasem. Ze swoim trudem czasem. Ze swoim czasem zmaganiem. Z niewiedzą tego, co zrobić, co będzie dla mnie dobre. Wszyscy to mamy. Każdy z nas tutaj to czasem ma. Każdy. To nie jest oznaka jakiejś aberracji, że coś jest nie tak. Nie jest to taka oznaka. To jest oznaka bycia człowiekiem. Więc nie dokładajmy jeszcze dodatkowego do tego napięcia. Najpierw weźmy to, co mamy. Weźmy ten organizm. On jest naszym najdłuższym i największym obiektem na nasze życie. Ten organizm, słuchajcie, to jest nasze najdłuższe doświadczenie. Niemalże codzienne. Więc weźmy go. I te uwarunkowanie myślowe również. Więc weźmy je. Od tego zacznij. I jeszcze mam takie drugie pytanie. Jak ty mówisz, sprawdźmy. To ja nie do końca jestem pewna, czy ja naprawdę umiem sprawdzić. Okej. W sensie, no ja wiem, że to czuję, to jestem, ale właśnie, nie wiem, ja mam taką wrażenie, jak ty mówisz, sprawdźmy, to że ja sobie to wyobrażam, więc tak jakby to jest znowu ten umysł. Dobrze, super, ojej, uwielbiam to pytanie. Super, że ty sobie to wyobrażasz. Co sobie wyobrażasz? No to, o czym mówimy, co chcemy sprawdzić. Mhm. I wtedy właśnie bardziej myślę no tej reakcji swojej, prawda? No, czyli jakby, nie wiem, chcę to oddzielić, czy to umysł, czy nie umysł. I tak nie do końca jestem pewna, więc kurczę, czy ja w ogóle umiem sprawdzić. Jasne, ale zauważmy wszyscy, że teraz jednocześnie możesz sprawdzać umysłem, naprawdę. My teraz rozmawiamy, prawda? Jest jakaś interakcja. W medytacji ty też sprawdzasz częściowo umysłem może. I to jest jedno z doświadczeń tej chwili, nie jedyne. Nie jest to jedyne doświadczenie. Czy jest przestrzeń, z której wyświetla się to sprawdzanie? Tak. Czy możesz temu zaprzeczyć, że ono jest? Nie, właśnie. No to tylko tyle. I czy jesteś tym, co właśnie tutaj sprawdzisz, pojechałaś tędy, teraz tu sprawdziłaś trochę, tu się dowiedziałam czegoś, tędy pojechałam, tędy. I to mi daje właśnie taki obraz, że to jest właśnie tak? Czy to o to chodzi, o ten obraz?
No tak, ale właśnie no to jest umysł, tak? To jest umysł, ale skąd go skąd on się dzieje? No ze mnie. Czy masz do tego dostęp? Tak. Czy musisz popracować, żeby do tego dojść? Muszę się wyciszyć. Nawet nie wiem, czy musisz się wyciszyć, bo zobacz, teraz nie jest tak cicho, rozmawiamy, a czy przestrzeń świadomości jest? Mhm. Czy przestrzeń wyświetlania tej chwili jest? Tak. Czy musisz coś zrobić, żeby... Czy musisz być jakaś, żeby w niej być? No w sumie nie. Jestem. Jeszcze raz to powtórzę. Czy my musimy być jacyś, by w niej być? W ogóle nie musisz być żadna specjalna, żeby w niej być, bo i tak w niej jesteś. Za jakiś czas, jak to kliknie jeszcze mocniej, to nic więcej nie da, bo już tam jesteś. Więc my, to nie jest tak, że my tym organizmem, słuchajcie, mamy się tak ukształtować, mamy się tak zrobić w pewnym sensie, dostosować, zasłużyć, wypięknieć. Co jeszcze? Wyrzeźbić ciało, umysł oczyścić. Co jeszcze? Podpowiedzcie mi, co jest? Zęby wybielić, energetycznie się oczyścić. Co jeszcze? Wyregulować czakry. Co jeszcze? I tylko wtedy się zmieszczę, bo ja jeszcze się nie mieszczę. Przecież to jest bzdura, że się jeszcze nie mieści w świadomości, to co jest. Zauważcie ten absurd. Zauważenie tego absurdu po prostu jest najważniejsze. Bo to są te nasze własne umysłowe ograniczenia, które sobie dajemy i które nas zabierają od wolności i szczęścia już teraz. To one zabierają nas w podróż i w to poczucie braku nieustającego. Że jeszcze nie teraz, jeszcze nie tak. Sprawdź, czy ty to w ogóle wiesz. Może ci się tylko wydaje. Świetnie, bo to też może być bardzo klarowna myśl. Może ci się to tylko wydaje, więc trzeba to sprawdzić. Wydaje mi się, okej, wydaje mi się. Gdzie jest moje wydawanie się? Tu mi się wydaje, że to jest świadomością tak. I tutaj powstała cała mapa. A teraz mi się wydaje, dzisiaj widzę to w ten sposób, wydaje mi się to i cała mapa powstaje tutaj. Mapa. A teraz mi się wydaje w taki sposób. I ten moment mi się wydaje i on się wyświetla teraz w taki sposób. Skąd? Czy moje wydawanie się, czy twoje wydawanie się jest możliwe bez tej przestrzeni, z której to płynie w ogóle? Nie jest możliwe. Fundamentalnie ta przestrzeń to jesteś ty. I ona, o tym mówi, że ona jest pierwsza. O tym mówi, że bycie, świadomość jest pierwsze wobec tego, co nam się wydaje, wobec naszego ciała, wobec naszych myśli. O tym mówi, że jest fundamentalnie pierwsze. I o tym mówię, mówiąc, że nie jesteśmy ciałem i umysłem tylko. Dlatego, że ciało ma swoją ograniczoną obecność, w sensie takim, że po jakimś czasie go nie ma. Myśli też pojawiają się i znikają. Dlatego tak kluczowe jest odróżnianie, rozpoznawanie rzeczy przemijających. I skoro ja widziałam początek danej rzeczy, widzę jej koniec, to czy ja jestem tym, co właśnie minęło, a ja jestem? To właśnie minęło, mój nastrój minął, a ja jestem. Więc czy ja teraz idę wracać, będę wracać w tą moją nostalgię? No gdzie jest moja nostalgia? Dajcie mi jej trochę. To moje szukanie, dajcie mi. Dajcie mi trochę mojego zagubienia z powrotem. To dotyczy umysłu i nie dotyczy nas, naszej istoty. To jest to wydarzenie, to co się już wydarzyło i wydarza. Ale skąd? Jest taka trzeźwość nagle. Nagle przychodzi ta trzeźwość z takiego wybudzenia się, z bycia tą tylko i wyłącznie emocjonalnie umysłową istotą. To jest twoje doświadczenie tej chwili. Czy czujesz siebie w tej chwili jakoś? No, czuję, że jestem. Dokładnie. Czujesz, że jesteś, ale czujesz też to ciało? Czy to jest twoje doświadczenie również? Tak. Dokładnie. Czy czujesz dokładnie identyczne doświadczenie w nocy, kiedy śpisz? Tak. W głębokim śnie czujesz to samo doświadczenie? Nie, właśnie nie. Już w głębokim, właśnie, no właśnie ja bym chciała być w tym głębokim śnie, dlatego no. Się tak myślę o tych wieczorach, prawda? Po co ja się tak znieczulam i odcinam od
no, od tego bycia. Przecież jakbym zasnęła tak będąc, czując, no to wtedy właśnie byłby taki bardzo głęboki sen. Ale to jest też nasza projekcja. To jest też nasza projekcja. Zauważ, że jeśli zechcesz, to przez najbliższych parę dni czy parę tygodni weź sobie takie ćwiczenie, w którym przyłapiesz się w ciągu dnia, w ciągu swojej aktywności, nie w nocy, tylko w ciągu dnia, przyłap się na takich momentach, gdzie się zawieszasz i nie ma tych zmagań. I sprawdź, czy one są. Kolejna rzecz, sprawdź rano, jak się obudzisz, czy od razu natychmiast po prostu wszystkie te cielesne, emocjonalne i umysłowe zmagania są, czy jest chwila takiej przestrzeni, gdzie jej nie ma. I to badaj. Więc jeśli są takie momenty przerwy, to są petardy. To są petardy, no bo one po prostu pokazują nam, że te wszystkie nasze koncepty, no co z tego? Natomiast kluczem jest do naszej tej rozmowy i tego, co się wydarzyło, żebyś właśnie jakby włączyła ten... Tak. No przecież ono już tu jest. Weź. I jest takie na miejscu. Ani w to, ani w to. Już. Gotowe. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Cześć. Właściwie przyszedłem, bo poczułem, że chcę się czymś podzielić. Nie wiem, nie nasuwa mi się w tej chwili jakieś konkretne pytanie, natomiast chciałem się podzielić tym, o czym, właściwie pewnym doświadczeniem, o którym ty cały czas mówisz, o sprawdzaniu rzeczy. Miałem tak swego czasu, że pojawiała się pewna obawa, że jak coś sprawdzę, to będę musiał z tego zrezygnować. Aha. Czyli... Ciekawa. Mhm. Sprawdzę, to już nie będzie moje. To już będzie, to odejdzie. Okazuje się, że wcale tak nie musi być, ponieważ dalej lubię wiele rzeczy, które lubiłem. Dalej lubię pierogi ruskie, lubię oscypki, ogórki kiszone. Lubię jeździć na motorze. No ale teraz, ale to, czy to nie jest tak, że jak rozpoznajesz, że nie jesteś obiektem, że nie jesteś ciałem, że nie jesteś ogórkiem, no to przecież powinieneś go odrzucić. Przecież nie jesteś tym ciałem i przywiązanie jeszcze do ogórka masz? Halo? Żartuję. I właśnie fascynujące była ta świadomość, że wszystko jest w porządku i niczego nie muszę odrzucać, jednocześnie mogę. Okazuje się, że część rzeczy rzeczywiście po prostu sama tak jakby odeszła. To, co przestało służyć, poszło, zniknęło, rozpłynęło się, odsunęło, ale nie wszystko. I się tutaj też właśnie teraz może wychodzi pytanie, czy sprawdzać wszystko totalnie, ponieważ o ile mam... Naturalnie. Dosyć... Nic za dużo, nic na siłę. Naturalnie. Okej, mam dosyć dużą łatwość, jeżeli przychodzą rzeczy trudne, no to wtedy mi jest dosyć łatwo się od tego zdystansować, odsunąć, stwierdzić, że dobra, jesteś niewystarczający. Nie, to nie ja. Ale jeżeli coś jest przyjemne, takie lekkie, fajne, miłe, czy to dalej nie jest też część umysłu, do której się mogę przywiązywać? Którą też, bo właściwie jest mi trudniej sprawdzać, ponieważ to... A co to jest na przykład? Jakakolwiek, powiedzmy, przyjemność, czy fizyczna, czy umysłowa, czy oglądanie filmu, granie na instrumencie, seks, obojętne, to są... Ale wiecie co, ja jestem zwolenniczką czegoś takiego, żeby po prostu być w naturalności, w harmonii z danym momentem, ale nic nie robić na zaś, nic nie robić na siłę po prostu. Wiesz, naturalnie to, co powiedziałaś, jest kluczowe, że pewne rzeczy odpadły same. Pewne rzeczy odpadają same. To, co teraz usiądziesz,
i będziesz po kolei pracował jeszcze z jakimiś rzeczami, które sobie wymyślisz właśnie, że ma ich nie być, bo sobie teraz to wymyślisz albo przeczytałeś w jakiejś książce. Ja nie jestem zwolenniczką czegoś takiego, to jest dla mnie ruch na siłę i ruch z głowy tak naprawdę. No właśnie, bo jeżeli miałbym sprawdzić dosłownie wszystko w moim życiu, no to chyba nie jest takie proste, bo zresztą to jest też chyba wysiłkowe. To jest umysł, no to właśnie. Jest umysł. Życie i tak sprawdzi wszystko. Życie i tak sprawdzi wszystko i tak sprawdza wszystko, ale nie w taki sposób, jak nam się wydaje. Będzie sobie pokazywać, co jest mu potrzebne i co jest konieczne. Ale nie według naszego, wiesz, jakiegoś schematu, który sobie ułożyłem. Zapomnij o tym schemacie, naprawdę. Ale znowu, bądźmy też czujni, bądź czujny, że gdzieś tam... Czasem są takie dzwoneczki, które mówią, ale zobacz, wejdź w to głębiej, ale nie narzucaj sobie teraz jakiegoś takiego planu do przodu. Ja tego nie czuję. Chociaż nie wiem, czy mam rację, mówię szczerze. Nie wiem. Dzięki. Ja mam takie pytanie. Postanęłam na jednej rzeczy, którą powiedziałaś, na temat niewygody. O czym? Niewygody, wcześniej co rozmawialiśmy. I jest we mnie taki wewnętrzny krzyk i w ogóle nawet myślenie mi się nie chce włączyć w tym momencie, że jak to? Co? To jeżeli ja mam niewygodę, która wiem, że mi nie służy i wiem, że od lat mi nie służy i wiem, czego jest ona wynikiem, to ja mam ją kochać i tkwić w niej i nic nie robić? A, chwileczkę. Nie mówię, żeby tkwić w niej i nic nie robić. Mówię o tym, żeby pozwolić ją sobie przeżyć. Żeby pozwolić ją sobie przeżyć w obecności. Nie jestem też orędowniczką tego, że właśnie, słuchajcie, teraz to już zaakceptujcie swoje takie życie. Ono jest takie momentami ciężkie, iż w ogóle mamy jakieś swoje trudne tematy i w ogóle nic nie wolno z tym robić, no przecież to trzeba zaakceptować. Nie. Jak jest żywy, prawdziwy satsang, to on jest leczeniem samym sobie. On sam wszystko leczy. Wiesz w jaki sposób? W taki sposób, że na początku właśnie zaczynamy od tego, że przyjmujemy ten moment takim, jakim on jest już. Zaczynamy od niewalczenia. Czyli jakby na chwilę dopuszczam to, co jest. I to nie jest, wiesz, jednorazowy akt, tylko dopuszczam to, co jest i zostaję z tym przez moment. Właśnie to niewalczenie jest takim problemem. Niewalczenie. I znowu, budzą się różne warstwy umysłu, które mówią, nie rób tak, nie rób, szybko zrób tamto. Tutaj wytrzymuję te różne pierwsze sposoby uciekania od tego problemu tak naprawdę, bo to są tylko ucieczki. Omijanie sprawy. Więc włączają się te automaty, dojrzale czekam w nich. One krzyczą w pewnym momencie, wołają, nie no zrób coś, przecież nie może tak być, no musisz się tego pozbyć. A ty jeszcze z tym jesteś. I tutaj zaczyna się dziać cud. Dlatego, że jak na jakimś poziomie właśnie pozwalasz na to, to ten impuls, on po prostu tak jakby życie z niego uszło. Po prostu, wiesz, z tej całego tego dramatu uchodzi życie. Cały ten sens, cały ten problem taki wielki po prostu nie ma. I jak ty to wytrzymasz, i jak ty to zobaczysz, przejdziesz ten cały proces, to jakaś wewnętrzna mądrość się naprawdę pojawia w nas. I ty już rozpoznajesz jakiś rodzaj mocy i siły w sobie. Takiej siły, która jest silniejsza niż ten dramat, niż to podtrzymywanie tych różnych problemów. Odnajdujesz sobie siłę, która jest znacznie potężniejsza. Więc to nie jest tak, że no dobra, zaakceptuj ten problem i ja po prostu, jak byłam niefajna w tym obszarze, to ja taka będę do samego końca. A co? Wolno mi? Świadomość przecież wszystko zaakceptowała i... Proszę, wszystko się mieści w świadomości, więc będę to robić do końca. Nitya powiedziała, że się wszystko mieści. No ale wiesz, to jest umysłowy satsang, a żywy satsang to jest coś innego. Mieści się, w żywym satsangu coś takiego się pojawia. Odczuwasz ból, odczuwasz cierpienie, odczuwasz współczucie dla siebie, dla innych, dla wszystkiego. I ten impuls,
to się uzdrawia samo, po prostu życie nie chce tego sobie robić. Ja ci tego nie opowiem, to brzmi może jako, wiesz, taka fantastyczna bajka, ale jak to zaczniesz aplikować, zobaczysz, że tak jest. A ludzie, którzy przyjeżdżają na satsang, mam nadzieję, że są w stanie w jakiś sposób to potwierdzić. Więc zaczynamy od tego nieuciekania. Od tego nieuciekania i też nie jakiegoś takiego dystansowania się. Nie dystansujesz się do tego, co przeżywasz. Wpuszczasz to. Pomimo tego bólu, pomimo niewygody, ale jesteś. I dalej ten ruch się wyprowadzi sam. Dokąd? Sama zobaczysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A potem ty. Cześć. Nie wiem, czy już częściowo nie odpowiedziałaś na moje pytanie, odpowiadając na wcześniejsze, ale może dam trochę kontekstu swojego osobistego. Więc byłem w podróży jakiś, nie wiem, ponad rok temu, półtora roku temu. Poznałem dziewczynę, z którą to było, no po prostu, nie wiem, jakby mnie trzasnął piorun. Tak głębokie przeżycia, że nawet nie wiedziałem, co z tym zrobić. No, ale to było w podróży, ona z drugiego końca świata, wróciłem do siebie, ale to były doświadczenia, które były na tyle głębokie, że po prostu trochę roztrzaskało mój system na kawałki i w tej całej dezorientacji trochę po prostu przestałem robić rzeczy, które robiłem wcześniej i tak siedziałem jakby czekając na to, co przyjdzie i trochę w takiej właśnie swojej bolączce egzystencjalnej, mierząc się z tym wszystkim, co przychodziło i tak dalej. No i nie wiem, no i w tym wszystkim miałem takie poczucie, że dobra, okej, okay, idę. Trochę się czułem jakbym, nie wiem, czuł się tak naprawdę gorzej i gorzej w tym wszystkim, co się dzieje, niż lepiej, że trochę, okej, okay, wrócenie do starego trybu życia w jakiś sposób wydawało się rozwiązaniem na to, ale z drugiej strony miałem jakieś takie wewnętrzne poczucie, że okej, okay, już wiem, że to nie do końca zadziała. Później byłem na satsangu u ciebie, z nią nie miałem kontaktu przez długi czas. Wracam pierwszego dnia, ona dzwoni, kocham cię. No i nic, no i dalej jestem jakby w takim, oczywiście to jest układ, w którym nie wiem, co robić. Czuję, że powoduje jakąś taką moją bolączkę egzystencjalną. Jak nic nie robię, to powoduje, jak coś robię, to przynosi skutek odwrotny niż chciałem i po prostu czuję się jak praktycznie w takiej pułapce egzystencjalnej. Trochę jakbym szedł na ścięcie i właśnie jakbym się próbował z tego wszystkiego wyrwać jakoś i... Nie oczekuję cię tutaj jakieś, o zrób to albo tamto. Nie mam takiego pomysłu, żeby ci powiedzieć, co zrobić, natomiast to są takie ekstremalne doświadczenia, które czasem miewamy, które właśnie mają nas roztrzaskać. No ja się dokładnie się tak czuję. Które mają nas roztrzaskać, więc brzmi to, wiesz, ja wiem, że czujesz się fatalnie może momentami i to jest bardzo trudne, ale tego typu doświadczenia przychodzą po to, żeby nas roztrzaskać. Żeby nam pokazać, że nie mamy tak wielkiej kontroli, jak nam się wydaje i że nawet jak zrobimy wszystko najlepiej, najpiękniej, najmądrzej, to też tym nie skontrolujemy rzeczywistości. I że wszystkie nasze pomysły po prostu nie działają. Że wszystkie nasze strategie przynoszą, tak jak mówisz, odwrotny skutek albo żadnego skutku. Po prostu nic nie ma sensu. I to jest ogromny ból w środku, ogromny zawód. Poczucie zawodu w ogóle życiem i że dlaczego tak to jest. I co jakiś czas w życiu my bardzo potrzebujemy czegoś takiego doświadczyć. Może tak być. I wiesz, czuję, że mam więcej jakichś takich momentów takiego faktycznego, wewnętrznego spokoju, ale z drugiej strony to się przeplata z jakąś taką po prostu bolączką głębszą. Tak, ale wiesz, to tak jak mówiłam chwilę temu, z kimś rozmawiałam o tym dojrzewającym jabłku cierpienia. Takiego bólu właśnie, takiego rozczarowania i po prostu, no niestety,
No wiesz, mój umysł oczywiście, o, to jabłko już zgniło, zaraz spadnie zgnite jabłko na ziemię i kaplicę. Nic nie wiemy, mówiąc szczerze, nic nie wiemy, kiedy, co i jak, po prostu dopuść to, wpuszczaj to, nie masz kontroli nad tym. Świata się nie da skontrolować. Inni ludzie przypominają nam o tym najmocniej. W kontekście, w relacji, przypomnienie to zachodzi na najsilniej. Czy to są, nie wiem, jakiekolwiek relacje. Miewamy takie momenty, w którym po prostu to pokazuje nam, nic nie możesz zrobić sam. I jeszcze dodatkowo, jeśli wchodzi w to uczucie, miłość, no to one są potężne, te zawody, potężne. Więc wiesz co? Podziękuj życiu za to. No takie mam poczucie, jakby to naprawdę było coś dobrego ostatecznie. Dziękuj życiu za to i nie przyspieszaj, bo owoce tego poznasz niedługo. One już je trochę może czujesz, ale za jakiś czas poczujesz to jeszcze mocniej. Po prostu tak jak mówiliśmy przed chwilą z tobą, czy z każdym z nas, jakiekolwiek macie trudne doświadczenia, to jest trudne to, co mówisz, obiektywnie po prostu. Więc uczymy się tę sytuację wpuścić, pomimo tego bólu, pomimo tego cierpienia wewnętrznego, psychicznego, po prostu dopuścić. Dopuścić i teraz to dopuść. Po prostu weź tą sytuację taką. Organizm nam jest za to wdzięczny, kiedy to wpuszczamy. Wiesz, są takie natychmiastowe próby uciekania od tej sytuacji, że jednak może tak zrobi, a może to, a może tamto. No nic nie zrobisz. Nic. Przez jakiś czas. I tego masz właśnie doświadczyć. Rozpadu. Dobra. Dzięki. Dzięki. Ja chciałam tylko podziękować. Jedną z jakby z najważniejszą rzecz, którą po Antoniowie wywiozłam, to takie porównanie, które wydaje mi się, że do końca życia będzie już we mnie. Jesteś niebem. Jesteś błękitnym niebem. Codziennie jest inna pogoda, czy są chmury, czy jest burza, czy są błyskawice, ale ty jesteś ponad to, jednocześnie z tym. I jak mam jakieś takie chwile, czasem załamania, trudna sytuacja w domu czy w pracy, wystarczy, że pójdę do okna i zobaczę, patrzę w niebo. I tak mi się przypomina, przecież jesteś taka, bądź tym niebem. Dzisiaj jest trudna sytuacja, ale ona minie. Zaczęła się, trwa i się skończy, więc ty tym nie jesteś. Tyle chciałam. Dziękuję. Dziękuję. Cudownie. Tak, kochani. Tak. I tak. I tak. Chodź szybciutko. Mhm. Tak się chciałam podzielić, bo tak jak powiedziałaś, żeby wytrzymać. Więc dzisiaj tak no właśnie pracowałam, znaczy no pojawiało się to, nie zgubisz ciało, umrzesz. Jak była medytacja, to no przyszło to znowu. Jeszcze wcześniej patrzyłam tutaj na Ramanę i no i przewala się, przewala, przewala. I w pewnym momencie takie pytanie. A kto miałby umrzeć? Kto miałby umrzeć? I szukam, szukam i nie znajduję. No i to tak się... To, co się pojawiło, musi odejść. To, co się nie narodziło, nie odchodzi. No, takie ciekawe doświadczenie po prostu. Także to tak... Ja takie przeżywamy w życiu. No. Bardzo ci dziękuję, Nitia, bardzo.
za to, że się dzielisz na YouTubie, że mogłam to oglądać, że przyjechałaś tutaj. Miesiąc temu tak sobie po prostu pomyślałam, nigdzie daleko nie mogę jechać na długo. Mogłaby tu przyjechać, ale gdzie przyjedzie? No tak na chwilę, jeszcze na chwilę, bo na długo to nie mogę wychodzić, więc by na chwilę mogła przyjechać, ale niemożliwe, to jest nie, no jak? No a tutaj, i to jeszcze na Facebooka nie wchodzę i nagle wchodzę, co? Tu? I piszę od razu, cyk, 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 tak ręce mi się trzęsą na maila. No, jesteś, okej, zapraszamy. I Boże, naprawdę, to tak prowadzi pięknie. Dziękuję naprawdę i dziękuję wszystkim. Szybciutko? To chociaż. Będzie bardzo szybko. Ja po prostu chciałbym wam wszystkim życzyć życia, zdrowia i otwartej ścieżki. Dziękuję. Kochani, to ja wam też dziękuję za tą przestrzeń, którą stworzyliśmy wspólnie. Przestrzeń satsangu, w której wszyscy patrzymy w tą samą stronę. Dziękuję, że macie odwagę i chęć w ogóle badania tego tematu, bo ja wiem, że to przynosi ogromnie piękne skutki w otoczeniu, w którym jesteście. Więc życzę wam, abyście podążali w tą stronę. Rzadziej wędrowaną w tym świecie drogą, ale jakże piękną. Kochani, dziękuję wam za satsang. I patrzcie, no jeszcze nam hej nam grał w ogóle. Aj, 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 aj.